W tym zadaniu mamy dany okrąg ośrodku w punkcie S i promieniu R. Na przedłużeniu cięciwy AB poza punkt B odłożono odcinek BC równy promieniowi danego okręgu. To od razu możemy podpisać na naszym rysunku, że odcinek BC też ma długość R. Przez punkty C i S poprowadzono prostą. C i S to jest ta prosta. Prosta C sprzecina dany okrąg w punktach D i E. Zobacz rysunek. Wykaż, że jeżeli miara kąta ACS ACS jest równa alfa, to miara kąta ASD jest równa 3 alfa. ASD to jest ten kącik tutaj. Nie wiemy, jaką on ma miarę. Musimy pokazać, że ma miarę 3 alfa, wiedząc, że ten kącik tutaj ma miarę alfa, to jest nasza dana. No to spróbujmy najpierw przeprowadzić nasz dowód na rysunku, a ja potem zapiszę komentarze i obliczenia to, co teraz powiem słownie. Ale przedstawmy sobie cały dowód słownie na, cał, na naszym rysunku. Skoro tu mamy kącik alfa, a trójkąt CBS jest równoramienny, bo tu mamy r i tu mamy r, to również ten kącik w tym miejscu będzie miał miarę alfa. Skoro mamy miarę tych dwóch kątów w trójkącie CSB, to możemy łatwo obliczyć miarę tego kąta. To będzie oczywiście 180 stopni minus 2 alfa. Ten kącik w tym miejscu oraz ten kąt tworzą kąt półpełny. Razem mają 180 stopni. Skoro tu jest 180 stopni minus 2 alfa, to tutaj musi być 2 alfa. Ten trójkącik ABS jest równoramienny. Tu ma promień R, bok długości R i tu również ma bok długości R. Czyli skoro tu mamy 2 alfa, to również tutaj mamy 2 alfa. No i dalej idąc tym tokiem rozumowania, możemy teraz wyznaczyć miarę tego kąta bądź też całego kąta, trójkąta ACS. Ponieważ wiemy, że tu jest 2 alfa, tu jest alfa, więc cały ten kącik ASC w tym dużym trójkącie będzie miał miarę 180 stopni minus ten kąt i minus ten kąt, czyli 180 stopni minus 3 alfa, ale również możemy obliczyć ten kącik, tak jak już zaznaczyłem w małym trójkącie ABS, że on ma miarę 180 stopni minus suma tych dwóch kątów. 2 alfa plus 2 alfa to 4 alfa. No i teraz możemy w związku z tym obliczyć miarę kąta ASD. No to już napiszę ten rachunek miara kąta ASD równa się 180 stopni minus te dwa kąty, bo razem te trzy kąty tworzą kąt 180 stopni, kąt półpełny, czyli 180 stopni minus ten kącik. 180 stopni minus 4 alfa Plus jeszcze ten kącik, czyli plus alfa. To się równa 180 stopni minus, opuszczamy nawias, 180 stopni, minus 4 alfa plus alfa to minus 3 alfa, ale minus nam zmienia znak, czyli będziemy mieli plus 3 alfa, 180 się odejmują i zostaje 3 alfa. No i wyznaczyliśmy, wyliczyliśmy kąt ASD, że ma miarę 3 alfa, no i w ten sposób kończymy dowód naszego zadania. Ja teraz może jeszcze zapiszę te wnioski, te rachunki obliczenia, które opowiedziałem słownie, no bo powinniśmy je w sumie zapisać w naszym dowodzie, nie wystarczy tylko na rysunku zaznaczyć odpowiednie kąty, chociaż myślę, że gdybyście tak ładnie zaznaczyli wszystkie kąty na rysunku i wykonali chociaż taki jeden rachunek, to dowód by przeszedł. No ale warto zapisać to, co powiedzieliśmy słownie, no i powinno to wyglądać tak.